Lizwarta 5576. Proszę, Lizwarta. Radio stop zadziałał. No nie u mnie, może jechać dalej. Dobra, dzięki. Poliżek się nie ma czym bawić. Żerniki do 65113. No radio stop zadziałał, można jechać? Czy pana ktoś się bawi radio stop? Ja wysłuchiłem to bitą. Dzięki. 004 mamy wolne. No jedziemy. 58223 odjazd. 20-322 odjazd. 409-368 na razie to nie jest starych. 718 jest dostarych wreszcie. Na odbiorze, na odbiorze. A dzisiaj odjeżdżamy bokiem, w Wójcu stoi towarem, że tam ma usterkę. Także przelot świeci. Pojedziemy, no tamten poprzedni pośpieszny przed panem. Janek, dlaczego tak kurzysz? Ola, 10-9-7-0. A mechanik chodzi około minutki. No dobrze. 58-223 odjazd. Do Lisowa. Głosi się 5281. Mechaniku, wjazd podany na bok. Jak pan wiedzie, zatrzyma się w stacji. Proszę się urwać i przygotować rozkaz pisemny S. Będziemy ściągać ze szlaku zdefektowanego 62160. Dobra. 62160 do Lisowa. Państwa. To tam luzak jedzie do ciebie, to uważaj. Dobra, fajne, dzięki. Panie, nie może pan ruszyć? Bo zgłosił, że ma pan jakieś problemy. Nie, no nie mówił pan. Przerwa na pierwszym. Chorem i nie może wjechać, może byście mu pomogli wjechać. No jak pan swoją tą rezerwę panu puściła. Proszę się nie ruszać. Benzynek się zabrakło. Ola, może pora pani sama po tej wiadze, co? No ja już podam dla rezerwy. Dobrze, nic na razie. Rusza pan czy nie? Nie daję pani rezerwy.
stoi pan na pewno. Biały taki fachowiec. Ja muszę go innego. Na który będziemy wjeżdżać? Na siódmy. Na siódmy. Marnie jeszcze przez warium, to już nie się schować. Po siódmego trzeba będzie go sprzątnąć, żebym w armii miała gdzie przyjąć. Nawet postawić się za 63. Może byście go tam odstawili, niech stoi sobie. Pan do szopy zjedzie sam, czy nie? Pusy jaki jest? Trójeczka. Koniecznie musi, ludzie wysiądą, musi pan jechać mi na 63, bo ja muszę ten tor zwolnić, bo mi Warszawa zaraz muszę wziąć na ten tor, nie mam torów. Ja bym chętnie dla pani wszystko zrobił, tylko ja już jestem, mam 13,5 godziny, no. No dobrze, to kolega będzie, niech się spiętrza i na 63 biorę. Niech się spiętrza. Mechaniku, prośba, na tym wyjeździe tam pracują elektrycy, wymieniają, proszę o sygnał baczność. Ola, proszę się zgłosić. Jałdówko, jednostka 13-16. Dzień dobry, dobry. To ten drugi zaczuty? Zaczuty? A pierwszy pan na co? Pierwszy Helmut na co? Depo, żeby wyjechało na 14 po tą lokomotywę. Kogo i w jakiej sprawie, bo tylko jeden został. Słuchaj, poczekaj na razie, to mam tu na przeglądzie dwie. Ja zaraz widzę, czy na 8-8 wyjechał, to ci podpowiem. Moment, poczekaj. No dobra. Na którym zostawi, nie wiesz. Albo podpowiedz, jak byś wiedział. Dobra, ja będę na 8-8. Jadę, pod tu na bok mi biorą na lewą stronę, to ci krzyknę. Depo, depo. Depo, zgłoś się. Depo, zgłoś się. Depo elektryczne. Długo? Troszkę może postać się za długo. Poda pan swój numer boczny. Odepnij w odpowie. Ola, zgłoś się. Kłania, z 8-8 siódemeczku chciałem wyjechać od pani strony, tam od tyłu zajechać do tego zdefektowanego Helmuta, co przyciągnął na 8-6 zepchać. Dziękuję, jedziemy. 113, kontrol na łączności, pozdrowienie kanału. Dobrze. Dziękuję. Ola, 10-9-7-1. A mechanik chodzi około minutki. Była podana tarcza, nie raczył się pan zgłosić. Stoimy. A dla mnie się śpieszy, no. Będzie jakiś dłuższy poprzeć na biegu. A niech pan jedzie, tu zastępczy będzie. 4362. 4362. Na razie stoimy, tor numer 2 jest zamknięty, po jednym jeździmy, na razie jest ruch pasażerski. Stasiu? Uważajcie, tu z waszej prawej strony pociąg jedzie. No Stasiu, jak się tam dogadacie z Romkiem, nie ma problemu. Tak, żebyście uważali na siebie. Możecie ze sobie zajechać, ja tędy nie będę jeździł. Stasiu, uważajcie, tu pośpieszny będzie jechał po waszej lewej stronie. Czekamy, pośpieszny już jest pod gwiazdem. No podane i wyjaśń świeci. Takie czarne to szkło. Zgłoś się do kontroli łączności, pozdrowienie kanału. A, bardzo dobrze. Kurwa, bierzmy łajki i dawaj raz, dwa, bo to dupcze się robi. Wyjechałeś już? Do czego mamy przyjąć?
stoi, czeka, chłopie, za 3 minuty odjazd. Głosisz do tego, proszę cię, tylko to chodzi o to, żeby jak najszybciej to zrobić, bo już jest, kurwa, zaraz odjazd pociągu, ludzie. Słuchaj, trzeba brać pilnie jakąś łajkę czy coś. Elektrowóz do WK. Mechaniku, odczepiamy się. Mechaniku, odpinamy lokomotywę, jest dla pan pasażerem do domu. Słucham. Będzie za chwilę wyjazd. Mechaniku, prośba, na samym wyjeździe tam pracują elektrycy, wymieniają grzałki. Proszę o sygnał baczność. Dobra, tak. Słucham się. Dobra, dzięki. Mechaniku, odpinamy lokomotywę. 35601, zgłasz się. Proszę. Mechaniku, mamy wykolejenie na szlaku. Pojedziecie objazdem. Dobra, dzięki. 6200, kierownik odjazd. Podany mechaniku, wjazd i wyjazd podany. Torwar miał EU0612 przyjechała. Pozytor Warmia EU0612 przyjechała. EU012? EU0612. Dzięki. 5-1. Na odbiorze. 30 dali panu? Może pan powtórzyć, bo Michała straszna. 30 dostał pan? Tak, mam rozkazik taki. Dobrze. Mechaniku, uciekamy. No to już jedziemy. Raz, dwa. Monte radiowe. 534, niesprawne radio, tam w ogóle nie świeci kocolka. Motor radiowy. Radiowy, słucham. Słuchaj, tery, kurwa, 15 razy pisana już pali bezpieczniki lokomotywy, nasze radio. I znowu wyjechałem poza tarczę i mi spaliło bezpiecznik. Weźcie, no, kurwa, zróbcie razka konkretnie, a nie, no. I radio stąd tu nie działa, ja w porony wyjeżdżam na... Dobra, dobra, dzięki. Słyszałem, słyszałem. Podany mechaniku, wjazd i wyjazd podany. 5-3-10, wjazd na stój. Który tam będzie pan stał? 440-291. Na odbiorze. Tarcza jest podana, proszę wyjechać do przodu i potem zjedziecie na wolny tor. I wystarczy. Tylko za rozjazdy tutaj, proszę. Już mechaniku, można śmiało, już odjazdy pan minął.